I uwaga, siemano, z tej strony Eskimos, a to jest kolejny odcinek serii Eskimos na modach. Ta zbroja, naprawdę wygląda jak zbroja, jak Eskimos w sumie. A dobra, w każdym razie dzisiaj opracowałem bardzo fajny plan, to znaczy nie robimy hodowli, ani farmy, tylko jak już pewnie zauważyliście, mam waypoint, jaskinia. Tak. Pod odnikami znalazłem sobie jaskinię, pozbierałem trochę itemów. Ach, kin. I dzisiaj się wybierzemy do takowej jaskini. Jednak się zdecydowałem na jaskinię, ponieważ no, potrzebuję trochę surowców. Chodzenie mi się zbugowało. Okej, dobra. No. I tak jak mówiłem, idziemy do jaskini. Tak, co jeszcze chciałem zrobić? Ponad trochę pochodni chciałem zrobić. Patyki, drewno, coś tam. I te, tamtego drewna wykorzystywać, i tego weźmiemy. To drewno. I to sobie przerobimy na patyki. W sumie może niecałe. Będzie dużo tego wtedy. Więc to trochę pochodni. Niedużo. I sobie jeszcze schowamy. Już nie, to drewno sobie możemy wziąć. Czy kawałek się może przydać? Taki zostawimy. Dobra, na razie będziemy improwizować. Będziemy trochę mniej pochodni. I tak, jeszcze chciałem zrobić sobie plecak. Jak się robiło plecak? Wiem, że ze skóry. O, tak. Skóra i po prostu barwnik, tak? Obojętnie jaki. No dobra, tylko pytanie, czy my mamy jakiś barwnik. Co tu można użyć jako barwnik? Na przykład żółte kwiatki można użyć jako barwnik. Proszę bardzo, jeszcze jakiś może inny plecak, bym sobie zrobił dwa plecaki. Jednak zawsze to mieć lepiej dwa niż jeden. Czerwony plecak. Co wy na to? No w sumie z niczego innego chyba nie mogę zrobić. No chyba nie. I jeszcze czerwony kwiatek. I teraz sobie zrobimy. Tak. Jeden taki plecaczek. Jeden taki. Okej. Mamy dwa plecaczki. I to resztę możemy z tego odłożyć. Jedlonka mamy na wszelki wypadek. Bo bym też trochę wziął tego jedlonka. Aż... Nie, no starczy mi. Najwyżej będziemy jak zwykle improwizować. I tak, oczywiście... O! Tak, przypalił się Tin i teraz tylko jedno ważne pytanie. Nie pójdziemy do jaskini. Czy da się zrobić coś takiego jak bronz ingot? Tylko to się robiło jakoś tak. Tak czy na odwrót? Nie wiem. Czy jakoś tak na ukos? Nie wiem. Może to ogarnę w przyszłym odcinku, ale tym razem teraz idziemy do jaskini. Wezmę sobie może jednak troszkę dyrta. Na wszelki wypadek, gdyby się trzeba było podsadzić. Jeszcze was może trochę więcej tego drewna. Dobra, bo szumy trochę tego odcinka. Naprawdę nigdzie sieśmy nie poszli. Nie mówię, przydałoby się jakieś tiaksy lub coś takiego. Co za to kobla. I tak, no idziemy do jaskini. Czy słońce zachodzi? Ach, szanic słońce, idziemy do jaskini. W końcu nie po to. A, jak widzieliście, zbieram sobie trochę węgla i skóry, bo... Chciałem mieć na ten plecak i na pochodni. Bo nie mieliśmy wcale węgla, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Tak to teraz mamy troszkę węgla. Nie chcę teraz na razie z nikim walczyć, ja chcę tylko do jaskini. O, tam jest to. Może to mnie nie zabije. Gryfon, przepraszam. Tak, co to jest? To pewnie jest Tomcrafta coś jest. Mały, ale mały ale słodki ten mały niedźwiadek. O, nic mi tu nie zrobię. Ile węgla! O kurde. Taki ta jaskinia to jest... Albo ta. Już tam nie wiem, co za bardzo jest. I patrzcie tutaj. Tak, dzisiaj się do tej jaskini wpakujemy. Cypyk. Ała. Cypyk. Ała.
No i trochę tutaj pozwiedzamy tą jaskinię. Może nie będę zbierał wszystkiego, co popadnie. Naprawdę to, co jest mi potrzebne, czyli żelazo. Między innymi. Takie najprostsze surowce. No takie pojedyncze te klocki żelazo. Chyba z jakiś kryształ albo coś. Wow! Trzymaj, co przegapiłem. W ogóle to, co to jest? Co to jest? Sulfur. Ja wiem, co to jest. To mam wiedzieć. Takie małe spadki FPS-ów chyba. Tak się wydaje. A to pewno, że się teren... Wow. Że teren generuje. Muszę tam zejść po to naprawdę. No dobra. To 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 jest. Wow, 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 wow. Wow, wow, to macie ciemno. Co to jest? Wow, 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 to ma być? Co to było? Czekajcie. Dobra. Się tego boję. Powiedz mi też szybko, co to jest. Jakiś creeper! Ale łupnął. Ale dobra. Jeszcze żyjemy, to najważniejsze, dobra. Ten creeper łupnął. Ani to ten, ani nic. Nie wiem. No dobra. To jest może w dół. O, spadaj, 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 spadaj. Nie, mieczyk. Okej. Okay. Dobra, nie żyjesz. Tak, wiem, wy macie ciemno. Przepraszam za to. Ogólnie rzecz biorąc, to jest dużo żelaza. Także bogaty ten świat, powiem wam, bogaty. Czy ja coś jeszcze słyszę zombie? Tu mamy kryształ Stamcrafta, tu mamy Angry Zombie! Czemu ty nie giniesz? Heh, się zbugował ten Dimension Indicator. A, to nic. Może się zdarzyć każdemu w końcu. To chyba jest Tin, o ile się nie mylę. Mam rację. Mam rację. Tak, idziemy tu czy tu. Tam jest kryształ Stamcrafta. Tu się może przydać. Żelazo, jeszcze więcej żelaza. Ale to jest... Dużo żelaza, powiem wam. Nie, to nie jest żelazo, to jest. Manganezo, pewnie magnez, nie wiem. Zobaczcie sobie oczywiście poza odcinkiem, jak nie zapomnę. Tak, to jest na pewno Tomcraft, o którym będę się na pewno zajmował. Bo Tomcraft trójka jest naprawdę... O, mi się bardzo podoba. Nie jest chyba taki jak dwójka, gdzie ten Wiz tak ładnie wszędzie płynął, ale... Ale to jest ładny. O, tu mam piasek. Wezmę sobie może to. Zobaczymy. Zostawiamy ten koper znowu. Czy do końca tych ród całkowicie nie rozpoznaję. Może wy na filmiku to macie łatwiej z rozpoznawaniem, ale... No mi nie jest łatwo czasem. Tak, koper. Dobra, teraz pytanie, idziemy tutaj? Na dół? Na dół, w końcu myśmy tu po diamenty przyszli. O, to jest zombie. Ja w sumie nie potrzebuję tego jeść. Ej! Już to ogarniamy teren. Dobra. To są mi warkocze. No, znowu ten creepy! Wow, ale łupło. Wow! No mieczyk, dawaj. Okay. A, się wystraszyłem teraz na maksa. Kolejny zombie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No ile was tu jest? Dobra. Okej, mam. Co to jest? Co są za dźwięki? Ja się boję.
Słyszałem wilkołaka. Jeśli my tu mamy wilkołaka, to jest w ogóle poziom. To jest poziom 32. To jest jakiś dziwny wilczek. Zombie. To tylko zombie. O, w ogóle tam jest szmaragd. I creepy. Jest tutaj trochę garnę. Pochodniami tutaj pozostawiam. Jezu! Co to jest? A! Gin! Jezu! Co to było? Jezu, czekajcie. Jak się wystraszyłem. Okej, okay, co to jest? Silośkę, szkielet, słucht. Dobra. Okej. Okay. Chyba się uspokoiłem. Ale masakryczne to było. Tak nagle spadł tak z dupy czy skądś, nie wiem. Po prostu mnie zaatakował z zimną krwią. W ogóle mi się kilo zniszczył. Jeszcze mam to. Widziałem, dużo tu jest żelaza w tym świecie. Zobaczymy jak będzie z lawą. Wilkołak! Podziękowali. Czekajcie, czy to mi się wydawało, czy to gdzieś widziałem złoto kiedyś? O, to jest złoto. Będziemy mieli na złote miecze. Jeśli ktoś nie wie po co złote miecze, powinien się domyślić, że chodzi o wilkołaki. Wiecie co? Tu zejdę kawałek niżej. Nie budu. I dobra. Tym razem się tak nie wystraszyłem. Wiecie co? Tu zejdziemy trochę niżej. Wiem, że tu jest żelazo. Okej. Jestem i żyję. Jakieś diamenciory by się przydały. Kurde, tutaj to by się przydało husiek. Bo to on ma zawsze na sobie diamentów. Pieczone zombie, czy nie? To ma ze mną. Dobra. Tak, co my tu mamy? To my tu nic nie mamy. Mamy dużo lawy. Dużo, za dużo lawy. Tak, może mi tutaj nikt nie zepchnie do lawy. Ani woda mnie nie ściągnie. O! Co mi coś mignęło przed ekranem. Ale to chyba nic strasznego. A, zombie. Weźmy sobie to żelazo. Cóż, żelazo to jednak jeden z podstawowych surowców. W jaskiniach? No... Okej, okay. Zombie się spalił. Okej, okay, zalejmy trochę tą lawę. Nie wiem co prawda po co, ale... Momencik. Tak, dobra. Okej. Okay. I tak. Jeszcze żyje. Redstone. Chyba diamentów nie ma. Ale powiem wam gorszą rzecz, nie zainstalowałem X-Raya. Znaczy w paczce nie ma, autor o tym nie pomyślał. A, nie chcę wpaść do lawy, nie chcę wpaść do lawy, dobra. Nie wpadłem do lawy. A, tu jest lawy! Mimo tutaj zainstalowanego na tej paczce Buildcrafta, to by było perfekcyjnie. Wilkołak, dziękujemy. To nie ma nawet innego diamenta. Może przejdziemy sobie trochę w tą stronę. Uuu, nie za daleko. Czy mi to nic nie zabiło, nie zestrzeliło, czy coś w tym stylu. Idziemy sobie chlebka, kawałek. Jakie odgłosy. Wilkołaki, wilki, jakieś warczenie. Czy co? Ale prawda, jaskini to chyba nie był dobry pomysł. Przynajmniej nie w tym. Co tu wali?
Co tu wali takimi... z tymi kulami? Co to było? Wow! To jakaś eksplozja. Jezu! Jeszcze ty tędy przechodzę. To był poziom 19. Uwaga! Jeszcze raz? O, creeper. No to tylko creeper. No już. Było tu nic. Ładnie. Bo diamentów ja na tak wysokim poziomie nie znajdę. A chyba mamy kopalnię. Mrady się zawsze przydadzą. Chyba, że nie mamy wioski NPC. W sumie to w sumie też się przydadzą, bo można nimi ładnie udekorować sobie domek. Tu jest strasznie, naprawdę. Czasami tak cykam w tej jaskini być. Przebywać. Podam na hardcora. Okej. O, emerald kolejny. O. Weźmy sobie to żelazo. Dobra, kurczę. Czasami się naprawdę tak się boję. No może to jest tylko gra, to jednak... Wiecie. Wtedy mnie przestraszył ten szkielet dziwny. Ja tam nie schodzę, dzięki. Dobra. Mam dwa domieczyki. Nie, ale mam jakby co ten. Tylko ile ten zadaje do Major. Teraz tam wrócimy do tej kopalni, nie martwcie się, tylko trochę ogarnąć. Wiecie, o co chodzi. Nie. Jakaś kopalnia. Kopalnia. Chyba. Co my tu jeszcze mamy? Przepraszam za takie chwile ciszy, ale po prostu... Ej, to jest ich jedno, to samo wejście. Weźmy sobie to sobie możemy wziąć. Tam się kiedyś naprawdę przyda. Uwierzcie mi. Słyszałem pająka. O, tu są. Co to zadaje 4 damage'a? Że zobaczcie, ile zadaje ten damage'a. 6 daje damage'a. O, trochę ode tym walczył. Obojnie. Zadaje 6, a ten jeszcze raz ile? 4 czy 7 zadaje? No chodźcie. Też 6. A, to są takie same. No i łupki. Mówię, że tutaj diamenciorów nie było, bo to chyba za wysoko. Chociaż nie, to już bym mogło być. Diamenty mile widziane. Rekrutujemy na mój safe diamenty. Wymagania w grupach przynajmniej 5 w górę. Jeśli macie jakieś kontakty z diamentami, zapraszam do mnie. Wow! Jaka ładna jaskinia. Diamentów to chyba nie czuję za bardzo. A może trzeba by wziąć jakiegoś eksperta od diamentów, on tu by wszystko wyczuł. Co my tu jeszcze mamy? Mamy to dziwne coś. O! Niebieski kryształ z Stormcraftem. No, chodzę z tą pochodnią, jest jasno jakim. Wezmę z ręki, to jest już ciemno. Dużo tych kryształów nawet. Widziałem u innych youtuberów, co nagrywają właśnie Stormcraftem, to po jeden, po dwa. O, wziąłem sobie jeszcze to. Nie wiem, do czego to się może przydać, ludziska, ale no... Warto wziąć. Bardzo sobie weźmiemy. I wracamy do naszej kopalni. Bo co to jest to? To jest. Czemu to tak dziwnie wygląda? Prometum. Nie wiem co to jest. Dobra, muszę to wszystko ogarnąć poza odcinkiem. Mówię to już chyba setny raz, ale...
No tak jest. Tu załatać, 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 okej. Nic nie ma. Tutaj. Tu się dużo pająków. Pełne. Chyba. Idziemy obczajać. Idziemy obczajać. Dobra. Tak, mamy zabezpieczony ten spawner. A co mamy w skrzynce? Tomium pickaxe. Nieźle. Co? Miałem taki mały trik. Kładę tutaj różne pierdoły, nie wiem, co weźmiemy. Bo to nam w sumie nie są potrzebne. Na razie. Nie, to żarzo z mojego wziąć. Może ten kilof nie potrzebny. Tam mam pickaxe. Nieźle. Wziąłem sobie te wszystkie rzeczy. O, wiaderko jest na... Nawet jest wiaderko, to nie będę musiał robić. Robimy to ekspiarkę, w sumie trochę daleko od domku, bo nie, w sumie 160 kratek. Nie jest tak daleko. Nie, wiecie co, ja zniszczę ten spawner. Jakieś diamenciorne mi się przydały, nie wiem. Momencik, sekundkę znowu, przepraszam was bardzo. Okej. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Tu coś będzie? Nie ma nic tu. Naprawdę tu nic nie ma. Czekaj, 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 czekaj. Panie Hołowczyc. Tutaj też jest przecież kopalnia jakaś. No sobie to jest jasne nawet. Nie wiem, czy to świetlać, ale to już muszę się dać. O, jest skrzynka. Uwaga! O kurde, to mamy dyń. Słyszałem konia jakiegoś innego. Co to zniszczy? Jezu! Zbugowało mi się kłód. Co to jest? Horse mob. What the fuck? Gdzie to było tutaj? A, wiem, że to jest coś straszniejszego. A się okazuje, że to jest po prostu zwykły konik. Troszkę lepszy. Weźmy sobie tego szmaragda. Przepraszam, że jest ciemno. Zbieram pochodnie w łapkę. I tak, co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze? Wioskinie. Wow, wow, wow. Giń! Też giń. Zginiesz marnie. Zapamiętaj to sobie. Okej. Okay. Mamy tu jaskinię w miarę obczajoną. Co to jest, co to jest, co to jest? Kryształy. O, mini golem, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Gin! What the... Co to jest? Jezu, co to było? O, co to jest? Wygląda ładnie. Tylko diamentowym pojadacie. Tak długo raczej się tego nie kopię. Dobra, wiecie co? Ja ten odcinek będę tutaj kończył. Chyba. Nie zginę. I będę kończyć i no tak. To tyle w tym odcinku, także ja Eskimos się z wami żegnam, mam strzałę pod pachami, tak, no i
Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!